Witam ponownie. Dwa tygodnie przerwy, bo nie chcę też zanudzać subskrybentów tutaj moich zbyt częstymi filmikami. Ale ostatnio miałem zapytanie odnośnie akumulatora. Jaki akumulator do przyczepki? No ja kupiłem taki polskiej firmy Autopart 105 amperogodzin. Objechałem z nim południe Polski. Nie mam solarów w tej przyczepie. Jest ładowany z holownika lub z 230. Teraz dwa tygodnie nie był ładowany w bezczynności. Akumulator zakupiony w lipcu. No i zobaczmy, jak on trzyma napięcie. Nie wiem, czy to tutaj zrobię jedną ręką, ale spróbujemy. Miernik jest, pokazuje 0. Podłączam teraz, minus jest, plus jest. 11,71. Po dwóch tygodniach bez użytkowania. No to teraz podepnę 230. I na czas tutaj pracy na hali będzie się ładował. Zobaczymy, jak długo będzie potrzebował, żeby 12 V i ponad 12 na tym fabrycznym prostowniku, energobloku, czy jak tam zwą, po włączeniu 230 V następuje ładowanie, tylko trzeba wybrać sposób ładowania. Znaczy, w sumie sposób ładowania nie. Wystarczy sposób zasilania, się wybiera przyczepka lub z akumulatora przyczepki lub z akumulatora auta, ale dobra, ale ładowanie włącza się lub wyłącza tutaj na panelu tym czerwonym. A teraz nie widać pewnie nic. To jest przyczepka Lunar, jak zresztą w opisie. Jest to wskaźnik też na ładowanie akumulatora, taki w sumie mało miarodajny, ale coś tam jakiś pogląd daje. No i dobra, zasilanie włączone jest, ładowanie jest, zostawiam tak to, niech się ładuje. Później dam znać w opisie, w jakim czasie i w jakim stopniu został naładowany ten akumulator. Ja jestem ogólnie z niego mega zadowolony, bo korzystałem też na wyjeździe z tego telewizora. Wieczorami sobie oglądaliśmy z żoną. No i dawał radę generalnie. No tam wieczorne takie oglądanie spokojnie starcza, plus pompka wody i pompka spłuczki toalety.